Dobrze. Witam Was po raz kolejny. Tak jak wcześniejszy odcinek mówił, idziemy po Mercera. Musimy go dorwać. Po drodze na pewno napotkamy wiele pułapek. Jestem tego zdecydowanie pewien. Zabieram tu jakieś wytrychy były. Specjał czarny, już dobra. Może będę się skradał. Czy jakaś brama na ekspert? Coś tam jest. Możemy trochę poświęcić czasu na eksplorację tego terenu. Otwórzmy. Spróbujmy bynajmniej. O, za pierwszym razem mi się udało przesunąć lekko zamek. To już mówi, że faktycznie ta umiejętność otwierania zamku w jakimś tam stopniu, który zdobyłem, pomaga mi w coraz to trudniejszych kombinacjach. Dobra, co tutaj mamy fajnego? Weźmy sobie dekolt siły, miksturkę, twardy, wymecki metal, a nie będę tego brał, bo to jest ciężkie. Ametyst, sztabka krasnoludzkiego metalu, sztabka złota oczywiście. Ten kufer przeszukajmy, zwój zamieci. Ja osobiście nie korzystam z magii, z jakichś tam zwoi czy z czegoś. Jakoś nie jestem do tego przekonany. Może to błąd, może nie. Jedną chwilkę. Co to takiego? O co chodzi? To Mercer. Patrzcie, tam. Gdzie? Robi się, dziewczyno. Dobra, ludzie. Szlak by to. Nie ma jak przejść. Ale nieważne. O cholera, co jest? Drażni się z nami. Chce, byśmy szli jego śladem. O cholera, ja mam... Ja mam chyba jakąś chorobę rzuconą na mnie. Zobaczę, czy mam... czy mam po prostu jakąś miksturę. Gdzie są te miksturki? Ra. Ano, dziewczyna. Mikstury. Chwileczkę, mam nadzieję, że mi to nie spierdzieli. Questa. Będziemy na niego gotowi. No dobra. Nie zatrzymujmy się. Może później się z tym uporam. Którędy mam teraz iść? Czyżby tutaj? Najwidoczniej. W sumie to jeszcze nigdy nie miałem jakiejś choroby. Czy tam tego wampiryzmu, czy wilkołactwa, także nie wiem nawet czego się mogę spodziewać. Zawsze jak tam mi coś pisało, że zachorowałem, czy coś takiego, no to się jakoś próbowałem uleczyć, a teraz po prostu chyba sobie o tym zapomniałem. Co tu jeszcze są? Różne mikstury. Tak, nieważne. Chodźcie, moi towarzysze, idziemy. Ciągnę może sobie broń, jakby co. A tutaj rozumiem, że będą felmerzy. Bo już ich namioty stoją. Tam jakiś poszedł. Poeksplorujemy sobie ten teren, bo myślę, że będzie tu naprawdę grubo, zajebiście. Tu jakaś brama, coś tam jest. Spróbujmy tam wejść. Niedługo będę miał na 70 levelu otwieranie zamków. Będę mógł przepakować w jakąś tam
A coś takiego to jest. Lub mogę? A, tylko raz, dobra. Nieważne. Musimy tutaj obczaić, co tutaj mają. Co to robi? Nie wiem. A weźmy sobie te karwasze, wiadomo, na handel. I dobra, idziemy na dół. Będę się skradał, będę próbował może zabijać przeciwników. O kurwa. On nas nie widział. A możliwe, bo farmerzy są ślepi. Ale za to mają jakieś tam inne umiejętności. Znacznie bardziej rozwinięte. Ich właśnie itemki, które mają, jakoś nie przypadły mi do gustu. Już nie będę ich zbierał. Jeszcze jakiś gość był gdzieś zaznaczony. No kurczę, tutaj. Faktycznie tutaj pułapka na pułapce. Tu jest jakiś gość. Dobra, oczywiście. Ja korzystam z dwóch broni w tej chwili. Zobaczcie, fajne combo robi. O cholera. Co jest? Sorry, kawiar. Ale stanęłaś po prostu na drodze. Najmocniej jeszcze raz cię przepraszam. Co tutaj jest? To jest jakiś tam, jakaś ławeczka czy coś. Dobrze, co teraz? Trzeba będzie kombinować. Jak otworzyć tą bramę? Zastanówmy się. Prawie jak wiesz. Ostrożnie. Nie wiadomo, co się czai wewnątrz tych murów. Na pewno gdzieś tutaj jest jeszcze jakaś przekładnia. To jest pewne. To trzeba ją odnaleźć. Przyszedłem stąd. O, tutaj jest. Dobra. To będzie to. Dobrze mówię? Dobra, zobaczmy na dół. Tam wszystko pootwierałem. Jeszcze raz zerknę. Na pewności. A jak tą wyłączę, to tamta nie działa, czy jak? Dobra. Cóż, zobaczmy, co się stało na dole. Trochę zagadek jakiś tutaj jest. A to było wiadome. Chwileczkę, gdzie mam iść? Niestety. Otwarły się te drzwi, wrota? Tak, otwarły się. Dobra, jako pułapek oczywiście. Zero finezji w skradaniu. No cóż. Teraz skradajmy się dalej. Wyciągnę sobie jeszcze broń. Jakby co? Widzę jakaś pułapka na niedźwiedzia. Dobra.
Wygląda na to, że przez komnatę prowadzą dwie drogi. Twój wybór. Jeszcze muszę dokonać wyboru. Ja sądzę, że może pójdziemy tędy górą. Pewnie was wprowadzę w niezłe tarapaty i w niezłe gówno. Ale... to już nie będzie moja wina. To wina losu. A, tutaj pewnie się... tędy nic nie dojdę. Dobra, to żem wybrał. Zobaczmy tylko, co tutaj jest. Ciekawego. Dobra, idziemy. Trzeba zrobić tego farmera, co tam się czai. To kurde. Co takiego, Karlia? Co ty to dawasz? Jakie brzemię śmierci znowu? Oj, moi drodzy. Może chodźmy tędy, może. Oczywiście po jak najgłupszych drogach, ale... tak to już bywa. Gdzie ten gościu jest? Skąd on strzela? Tutaj jest. No i nie odpuszcza. Dobrze, jeszcze jeden gdzieś tutaj jest, co? Rainiol, gdzie ty jesteś? Gdzie oni poszli w ogóle? Nie ogarnię za bardzo. Tutaj. A to Palmer. Dobra, idziemy walczyć. Ten miecz w tą dłoń. W lewą damy sobie przećwit i lecimy dalej z koksem. Jakiś Cooper. Da, jeszcze chyba takiej rudy nie widziałem. No i już wiadomo, co słyszeliśmy. Cała wieża się zawaliła. Aha, czyli źle. Co to było? No dobrze, przyda mi się to. Pochłoną cię cienie! No fajnie się skarbią. O kurde. Że życie mi zabrał ten gościu. Tutaj się rozumiem, wieża zawaliła, dobra. Czyli którędy ja muszę iść? Chyba tędy. Może się lekko podleczymy. Gdzieś tu chyba miałem... a miksturkę mam na szóstce, okej. Nie, tu mam leczenie, dobra. Zrobimy sobie healing. Dobra, w porządku. Znów broń do łapki i idziemy. Był na dole Felmer, ale już nie chcę się do niego wracać. Chodźmy dalej. Gdzie oni są? Już mnie ktoś zauważył. Chodźmy tam. Ktoś mnie widzi, ale... dobra. Gdzie tutaj? Jest brama. Zobaczmy sobie na mapie, jak to tu wygląda. No, prawdopodobnie to będzie tędy. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj, co tutaj było. Kufel, a pusto już. Zwój wykrycia życia, dobra, weźmiemy. Też pusto. Czyli Mercer pewnie tutaj już zgrabił wszystko, co mógł.
księgi. Czy nic ciekawego? Chyba nic ciekawego. Chodźmy dalej. Pułapki trzeba. Wszystkie złożyć, aby nikt z moich towarzyszy mnie nie wdepnął. Nagnaty Szora. Popatrzcie tylko na to paskudztwo. Aha, chodzi mu o centurion. To krasnoludzki centurion. Bardzo wytrzymały i bardzo niebezpieczny. O, i tak już się przekonałem, walczyłem z nim. Zaatakować bestię albo prześliznąć się obok. Myślę, że na razie moją decyzją, gościu, to jest zapisanie gry. Zapiszę sobie i myślę, że ten materiał chyba znów podzielę na jakąś część, bo zrobi się naprawdę długi. Nie przypuszczałem, że ten quest będzie aż tyle wymagał czasu, poświęcenia, ale oczywiście tym lepiej, bo lubię rozbudowane misje. Zapiszę i znów zobaczymy się za niedługo. Dobra, w takim razie do zobaczenia, na razie.